Ten motocykl ma 104 lata. Ciężką pracą i sporą ilością smaru Jürgen Röder utrzymuje go w ruchu, mimo że nie ma już części zamiennych. Zabytkowe motocykle to wielka pasja byłego niemieckiego przedsiębiorcy. Największą radość sprawia mu jazda bez kasku, tak jak kiedyś jeździli motocykliści. To bezgraniczna wolność, którą się czuje. Wspaniale jest spędzać czas, ciesząc się naturą, zwłaszcza na takim starym motocyklu. Lubi też jeździć w wózku bocznym i pozwala prowadzić motor mechanikowi. Uczucie, które cię ogarnia, to absolutny entuzjazm. Już za pierwszym razem, kiedy jechałem takim starym motocyklem z wózkiem bocznym, powiedziałem: OK, kupię taki pojazd. A potem stopniowo przerodziło się to w manię kolekcjonerską. W trzech halach o łącznej powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych w Odenwald w Hesji przechowuje ponad 200 motocykli z różnych epok. To jak podróż przez historię inżynierii motocyklowej. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, aby każdy z nich był zdatny do jazdy. Jego kolekcja wyceniana jest na kwotę co najmniej siedmiocyfrową i jest jedyna w swoim rodzaju. To nauk, który nie tyle niszczy zdrowie, co portfel. Ale tak, jest to nauk i zarazem pasja. A radość z kolekcjonowania polega na tym, że nie wszystko zawsze działa od razu, ale wtedy satysfakcja jest jeszcze większa, gdy w końcu wszystko ładnie się poskłada. Ten egzemplarz z 1912 roku to jeden z jego ulubieńców. Należał do amerykańskiej gwiazdy filmowej Steve'a McQueena. Najwyraźniej Steve McQueen fascynował się kolorem czerwonym i dlatego pomalował cały motocykl na czerwono. Z miłością do szczegółów ostrożnie usunęliśmy farbę i wydobyliśmy oryginalną patynę. A ten z 1903 roku jest prawdopodobnie jedynym takim egzemplarzem w Europie. Obok stoi najstarszy motocykl wyprodukowany przez jeden z największych niemieckich koncernów. To początek historii motocykla R32, która zaczyna się w 1923 roku. Duma kolekcjonera to motocykle z wózkiem bocznym. Wiele z wystawionych tu maszyn już dawno nie jest produkowanych. Swego czasu wózki boczne wykorzystywano do wszelkich możliwych celów, nawet do transportu więźniów. Moją ambicją jest próba przywrócenia pamięci o zapomnianych pojazdach. Jürgen Röder prezentuje swoje rzadkie maszyny z wózkiem bocznym na wyścigach i festiwalach, które sam organizuje. Niektóre mają dobre 100 lat albo i więcej. I chce przywrócenia wózków bocznych do sportów motorowych. Jego najnowszy skarb to unikalny zestaw kół zbudowany przez niemieckiego zawodnika Günthera Michela w latach 80. Najpierw muszę to polubić. Ten tutaj jest technicznie niesamowicie innowacyjny. Taka kombinacja czynników daje wartość emocjonalną. Można dyskutować o cenie, ale nie ze mną. Mam nadzieję, że nigdy nie będę zmuszony go sprzedać. To byłoby naprawdę bolesne. Zanim nowy nabytek znajdzie się w jego kolekcji, najpierw poddaję go dokładnemu przeglądowi, a następnie zabiera go na przejażdżkę. To jest takie podekscytowanie i radość, które czuje dziecko, gdy pojawia się nowa zabawka. Wiesz, że nadchodzi, nie możesz się doczekać. Nie mogę się doczekać, kiedy go uruchomię. Usłyszę terkotanie i poczuję spaliny. To jest właśnie zapach zabytkowego motocykla. Dla większości swoich klasycznych motocykli kolekcjoner dostaje pozwolenie tylko na jazdę próbną, ale jak długo będzie go na to stać, zamierza gromadzić i uruchamiać zabytkowe motocykle po to, żeby one nie gromadziły muzealnego kurzu.